Raz, dwa, trzy, próba mikrofonu. Zobaczymy, czy uda się nagrać miesiączkę w takich wspaniałych warunkach. Witam bardzo serdecznie. Listopad, tak się złożyło, że to najgorszy miesiąc w roku. Kończą się bowiem rozgrywki 8 Ligi Mistrzów. Pół Polski wpada w depresję, rośnie liczba samookaleczeń i samogwałtów. No a ja, żeby nie kusić losu, wybrałem się w poszukiwaniu dobrego futbolu po Europie. No i oto krótkie podsumowanie moich październikowych, nie, listopadowych przecież, wojaży. Na początek była Barcelona. A w zasadzie był Barcelona. Daleko jechać nie musiałem, bo to wszystko było w Toruniu, na dworcu autobusowym. Jest taki restaurant. Później postawiłem na prawdziwy mainstream. Przedostatnia kolejka Ligi Estońskiej. Przedostatnia, bo w Estonii grają systemem wiosna-jesień. A że wszystkie zespoły walczące jeszcze o coś grały w ten weekend w Tallinie, no to jesteśmy zawsze tam. Zacznijmy od wizyty na Le Coq Arena. Złośliwi nazywają ten stadion Areną Kutasa. A na arenie Kutasa występuje zespół Flora Tallinn. I trafiło się akurat wielkie derby. Flora podejmowała zespół Tallinna Kalev. Mecz wygrali gospodarze. Dzięki czemu drużyna gości wyśrubowała swój rekord 20 porażek z rzędu. Brawo! Zespół o nazwie Kalev może nie wygrywa za często, ale przynajmniej gra piłkę ładną dla oka. Zobaczmy jedyny strzał tej drużyny w tym spotkaniu. A teraz przyszedł czas na dumę Tallina. Ride of Tallinn. Chodzi tu oczywiście o słynną Lewadię. Zwycięstwo w tym spotkaniu dawało gospodarzom, no w zasadzie zapewniało, tytuł mistrza Estonii. Nic więc dziwnego, że frekwencja dopisała. Mimo dość średniej pogody, na trybunach zjawiło się łącznie 127 osób. Zabawa była przednia. Zabawiono się systemem gol. Lufa. Gol. Lufa. Po 90 minutach zrobiło się z tego 9-0 dla Lewady. Oj, było spore ciśnienie, żeby dojść do tej upragnionej dyszki. No ale okazało się, że ciśnienie miał również sędzia, który zakończył mecz na sekundę przed końcem. Mimo że spokojnie mógł przedłużyć to spotkanie o 5 minut. Taki żartowniś. A teraz inny mecz, ale stadion ten sam. Bezpośrednie starcie o grę w europejskich pucharach. W roli gospodarzy dobrze znany polskim kibicom Nomme Kalju. A rywalem Silmanae. Nie wiem jak to się wymawia, Silmanae, jakoś tak. Piściło jak cholera, mecz nudny jak cholera. To zachowanie kibiców gości chyba wyjaśni Państwu, kto to spotkanie wygrał. A na deser prawdziwa perełka. Boczne boisko Areny Kutasa. 53 osoby na trybunie honorowej. Jedna osoba w sektorze samochodowym za bramką. Zawodnicy występujący w znacznikach bez numerów.
a mimo wszystko atmosfera przednia. A teraz zgadnijcie Państwo, która to liga. No oczywiście, estońska ekstraklasa. No to tyle, jeśli chodzi o tą Estonię. Ja mocno z tym walczyłem, ale i tak pod koniec miesiąca dopadły mnie te słynne depresje. Były to depresje holenderskie. Pojechałem do Holandii na 3 wielkie mecze derbowe. Najpierw były wielkie derby Limburgii w Maastricht. Druga liga. Miejscowe MVV Maastricht kontra Fortuna Sittard. Kibice gospodarzy prowadzili tego dnia protest przeciwko starym telewizorom. No i w ramach tego protestu pod koniec meczu coś spalili. No pewnie te telewizory. A po wielkich derbach Limburgii przejazd do Brabancji i wielkie derby Eindhoven w 8 lidze. Venselse Boys, jakoś tak? Kontra amatorska drużyna FC Eindhoven. Wykryłem tu pewną nieścisłość. Venselse Boys to zespół z 8 ligi, a dysponuje jedynie 7 boiskami. A poza tym na terenie klubu jest tylko jedna knajpa. Dobrze chociaż, że w tej knajpie jest plazma, gdzie pokazują, które zespoły grają na którym boisku. No i w ten oto sposób poznałem Ligę Rezerw. Okazało się bowiem, że zespół Venselse Boys posiada rezerwy. To chyba nie dziwne, że zespół z 8 ligi posiada swoje rezerwy. To chyba nie dziwne, że rezerwy te potrafią nawet kopnąć piłkę w stronę bramki. No i to chyba nie dziwne, ale te rezerwy również mają swoje rezerwy. Venselse Boys 3. Czy to nie brzmi dumnie? Nazwa piękna, niestety nieco gorzej z formą. Venselse Boys 3 przegrało bowiem z drużyną SBC 6. Tak, SBC 6. Co tam SBC 6? Ja znalazłem już następny cel mojej wizyty. Znalazłem drużynę Wodan 15. A najciekawsze jest to, że od przyszłego sezonu te ligi rezerw zostaną wciągnięte do podstawowej struktury piłkarskiej holenderskiej, a to oznacza, że taki Wodan 15 teoretycznie może awansować do holenderskiej ekstraklasy i zdobyć mistrza Holandii. Drodzy Państwo, no głupia sprawa, ale prowadzący od tego swojego nudzenia doprowadził się do takiego stanu, że zaraz chyba zaśnie. Więc o derbach z Pakenburga, które miały być na końcu, chyba najciekawszych derbach, o których miałem opowiedzieć, no będzie w odcinku grudniowym. Tak. Oficjalnie przenoszę derby z Pakenburga do odcinka grudniowego. Do widzenia. No ale zdrowie subskrybentów to jeszcze wypiję.